Na chwileczkę temat procedur sobie zostawmy. Wrócimy do procedur w momencie, kiedy będziemy ich jeszcze potrzebować i w pakietach, i w kursorach. Teraz spróbujemy utworzyć naszą pierwszą funkcję, czyli przejść do kolejnego obiektu w naszym drzewie obiektów. W tej chwili mamy tu jakąś funkcję, którą sobie wcześniej utworzyłem. My sobie stworzymy nową funkcję od początku, czyli tworzymy sobie create i widzimy już tutaj, że mamy cały ten znowu blok funkcji do wykorzystania. Nie musimy pamiętać całego bloku. W każdym razie on jest bardzo podobny do procedury. Zostawiłem tu procedurę, żeby zobaczyć, że różnica w zasadzie polega na tym, że w procedurze nie mamy tego bloku return, czyli tego miejsca. Return tutaj jest symptomatyczny dla funkcji, ponieważ funkcja zawsze musi coś tam zwracać. Zatem tutaj też będzie nam zwracać. My znów zróbmy sobie creator replace function. Nazwijmy ją pierwsza fun od funkcji. Pierwsza funkcja, zostawmy na razie bezparametrowo. Tak jak w poprzednich filmach, najpierw zrobimy sobie funkcję bezparametrową, później w kolejnym zrobimy sobie parametrową, z parametrem. No i pierwszą decyzję, którą musimy podjąć, to informację, w jakim typie będziemy zwracać dane. Załóżmy, że będziemy sobie zwracać w typie number. OK. I później już mamy typ deklaracji, nazwę funkcji zostawiamy. Jeżeli chodzi o deklarację, no to możemy jej często potrzebować, ponieważ jakąś tam wartość będziemy sobie zwracać, więc tutaj w zasadzie zawsze tą sekcję deklaracyjną będziemy uzupełniać. Zróbmy sobie tutaj może wynik i to będzie powiedzmy number na starcie, niech to będzie 0. I jedne, co chcemy zrobić w tej funkcji, to wypisać sobie select 1 plus 1 into wynik from dual. Nic więcej. Czyli taka prosta funkcja, która będzie nam zliczać 1 plus 1 i wyrzuci nam to w wyniku. Odpalamy. Funkcja została skompilowana. W związku z tym, jak odświeżymy sobie nasze funkcje, pierwsza funkcja jest już pojawiła się, możemy również w ten sposób się do niej odwołać. Proszę zobaczyć, że do funkcji został podpięty return. Kiedy na niego klikniemy, to się nic nie stanie, ale otrzymujemy informację, że return jest numberem, czyli numerem. W związku z tym funkcja będzie nam zwracać numer. Możemy od razu sprawdzić, co będzie przez tą funkcję zwracane. Nie musimy specjalnie tej testować, jakoś analizować. Zatem wejdźmy sobie z powrotem do naszego bloku kodu. Usuńmy to i uruchommy. W jaki sposób uruchamiamy funkcję? Mianowicie tak jak zapytanie, czyli select, następnie piszemy nazwę funkcji, pierwsza fun, nie będzie żadnego argumentu i from dual. Teraz wynik takiej funkcji byłby widoczny jako tabela. Niestety tutaj mamy niekompletną informację. Zobaczmy, gdzie popełniliśmy błąd w naszej funkcji. Return number is. Mamy wynik. Mamy select. Ale nie mamy informacji o tym, gdzie, co ma zostać zwrócone, czyli musimy dodać jeszcze return i ma zostać zwrócony wynik. Przekompilujmy nasz program. Zwróćmy uwagę, że przekompilowaliśmy wcześniej z błędem naszą funkcję i nie stanowiło to wielkiego kłopotu. Wyczyliśmy wszystko, żebyśmy mieli czysty temat. Także ta kompilacja nie zawsze daje nam pewność, że wszystko jest ok. No i teraz pierwsza funkcja zwróciła nam dwójkę, czyli dokładnie to, czego oczekiwaliśmy.